Trasa S2 to południowa obwodnica Warszawy. W tym miejscu przy węźle lotnisko krzyżuje się z przyszłą drogą ekspresową. Na dole wyrównywane, specjalnie przygotowywane i utwardzane jest podłoże. W tym miejscu na górze niedawno ukończono wiadukty trasy ekspresowej i pod nimi teraz wkrótce zostanie wylana pierwsza warstwa drogi. Na wiaduktach prace przy asfaltowaniu przestrzeni odpowiadających za odprowadzanie wody. Takie roboty wykonuje się ręcznie. Z góry gotowy pas drogi wygląda bardzo ciekawie.